Dobra, powiem wam, mieliśmy kapcia i wygraliśmy ten OS w prawym przodzie, ale schodziło wolno bardzo to powietrze. Coś nieprawdopodobnego, fantastyczny rajd, niesamowicie dużo wrażeń. Świetne odcinki, pomimo tego, że było dużo błota i wszyscy wiemy o tym, że to było difficult bardzo. To jest auto, które ma spore możliwości i ja staram się go wykorzystywać. Dziś eksperymentowaliśmy z nacięciami opon i dobrze, coś tam wymyśliłem takiego, co działa i to też na pewno ma znaczenie. Jeśli chodzi o czucie tego samochodu, jest na wysokim poziomie. Myślę, że cieszyliśmy kibiców swoją jazdą. To fajnie, chciałbym podobnym samochodem jeździć. To jest tam to auto w sferze tej klasy S2000 RRC. Oh, you know, I did everything. I will try to push as hard as I can. It was not enough, but anyway, fantastic race. You know, I cannot complain. This morning we had a technical problem and it was a bit lucky to be able to reach the service, you know, because our damper was completely broken. And in the afternoon we really pushed, but it was not enough. Anyway, nice battle and, you know, Kaito deserves the victory. He did a fantastic race. For me also, for the championship, it's quite good, so hopefully next time I can win here. Oh, it seems that it's quite sunny from your lights, huh? Finally, in the end, no, we are happy that we are in the finish. It was a difficult rally for us with these conditions, without any testing, but okay, we are on the podium and today our speed was quite good, so we are very happy. Dzisiaj wstaliśmy z nastawieniem, że będziemy walczyć o jak najlepszą pozycję. Tak też było, ale znowu po raz kolejny zostaliśmy zatrzymani przez wspomaganie. Także finalnie dodrapaliśmy się do czwartego miejsca. Nie powiem, że bez walki, bo walczyliśmy o to bardzo ostro. Dobrze pojechaliśmy dzisiejszy dzień. No cóż, rajd był długi, rajd był ciężki. Nie będę kończył tej wyliczanki. Nie, no fajny rajd, na początku bardzo dziwne warunki, trudne, rzadko tu spotykane, ale przejechaliśmy. Nawet wydawało mi się, że jechaliśmy trochę szybciej, bo warunki były trudne dla wszystkich. Później jak się trochę uspokoiło, okazało się, że my jedziemy wolniej od reszty kolegów. No, w zasadzie ten ostatni odcinek decydował o szóstym miejscu, także my mieliśmy jakąś swoją małą walkę gdzieś tam z tyłu. Udało się wygrać, a jeszcze chyba Michał miał przygodę, kapcia złapał, także skończyliśmy w pierwszej piątce. No, już kończyłem te rajdy szóste, ale w WRC. Także to nie była jakaś dla mnie rewelacja wynikowa, ale super, bo dojechaliśmy do mety. Fantastyczni kibice trzymali za nas kciuki, dużo ciekawych, dobrych okrzyków, które mnie niosą. Także wierzę, że ta energia mnie poniesie do Dakaru. Ale było bardzo fajnie. No. Myślę, że bardzo fajny rajd. Dobra organizacja, mnóstwo kibiców, sympatycznych. Były i szerokie drogi, i wąskie, i wyboiste, i równe się zdarzały, i kolejne, i bez kolei. No wszystko, co powinno być na rajdzie szutrowym. Mnóstwo pięknych hop, naprawdę fajnie. No szkoda tam, nie wiem, 15 km przejechanych faktycznie na kapciu, bo to bardzo ładny OS, więc szkoda tych kilometrów. Generalnie rajd udany, było wszystko. Very difficult for me. We struggled a little bit for the whole weekend to find good speed. I was pushing quite hard and, you know, driving quite well, I thought, but we struggled to match the pace of the guys in front. So wasn't so pleased with that. And we had three punctures, which probably denied us finishing on the podium. So not a perfect weekend, though. Dobrze się z tym czuję, aczkolwiek na początku rajdu, gdyby ktoś mi powiedział, że będę miał taki wynik, byłbym niezadowolony. Natomiast ten bardzo trudny rajd, w którym uczyłem się jeździć tym samochodem w tak ciężkich warunkach i różnej maści doświadczenia ćwiczyliśmy, wcześniejsze wjeżdżanie w zakręty, ustawianie się do tych zakrętów, w tych kolejnych, zmiany opon, kolejne i tak dalej. No wielką szkołę przeszliśmy, teraz jestem już dość mądry na koniec rajdu. Poduczyłem się tego samochodu bardzo mocno. Kocham ten samochód i też ten rajd. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że rajd był naprawdę fajny. Wszyscy mówią, ciężkie warunki, super trudno. No jasne, że trudno, ma być trudno, po to jeździmy na te rajdy, żeby było trudno. Jesteśmy na 10. miejscu, fajnie w sumie, pierwsza dziesiątka. Oczywiście na ostatnim OS-ie, no, chcieliśmy cisnąć za mocno, wypadłem, cofaliśmy, zgasło auto, straciliśmy dużo czasu, na pewno jedno miejsce, no i też przez to nie udało się na pewno dogonić Zbyszka.
Chociaż chyba i tak byłoby ciężko odrobić, tak patrząc na jego czas na tym OS-ie. Ale jazda fajna, w sumie bez jakichś większych błędów. Fajnie, bo z autem się nic nie działo. No słuchajcie, jesteśmy po rajdzie Polski. Od tych wszystkich kompresyjnych uderzeń na pewno jesteśmy z Kamilem jakieś 10 cm niżsi. Się będziemy teraz musieli mocno rozciągać, żeby wrócić z powrotem chociaż do tego 1,80 m. Generalnie rajd przeprawowy, offroadowy. Przejechanie go już całym samochodem to jest duży sukces. No Subarak wytrzymywał bardzo, bardzo dużo. Naprawdę. W szoku jestem, co ten samochód potrafi przeżyć. Ciężko było momentami nam się utrzymać na drodze. Droga robiła wszystko, żebyśmy na niej nie zostali, a jednak się udawało. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. No, faktycznie był to wyjątkowo ciężki rajd, wręcz przeprawowy. Bardziej by chyba się nadawało dla samochodów offroadowych. Niestety byliśmy jedną z wielu załóg, która tego doświadczyła, po prostu złamał się w pół amortyzator i musieliśmy się w dniu wczorajszym wycofać z rajdu. Dzisiaj wróciliśmy w Super Rally, ale to tylko tak dla przyjemności, dla kibiców i dla właściwie całej ekipy, która ciężko pracowała, żebyśmy się na tym rajdzie znaleźli. Więc wczoraj był faktycznie niebywały pech z wspomnianym wcześniej złamanym w pół amortyzatorem. Dzisiaj było trochę szczęścia, bo jeszcze chyba nigdy w życiu nie uszkodziłem w ten sposób felgi, żeby zostało w niej powietrze, więc stało to się na starcie najdłuższego odcinka i gdyby to powietrze zeszło, stracilibyśmy dużo czasu. A tym razem mieliśmy szczęście i powietrze zostało. Słuchajcie, fajnie się jeździ po szutrach, ale jest to męczące dla sprzętu, dla nas, dla portfela. Więc tak naprawdę myślę, że te asfaltowe rajdy są zdecydowanie lepsze, fajniejsze, szybsze. Natomiast te szutrowe są widowiskowe dla kibiców. No i dla nas dzisiaj jazda sprawiała mega fun, jak się oczywiście udawało w drogę wcelować i za szczytem wylądować tam, gdzie trzeba było. Naprawdę fajnie. Mm-hmm.